Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po 10-godzinnej burzliwej debacie po godzinie 1 w nocy poparła przyjęcie projektu PiS nowelizującego ustawy o Sądzie Najwyższym, KRS i prokuraturze. Nocnym pracom komisji towarzyszyła gwałtowna wymiana zdań między politykami PiS a opozycji. Posłowie PO i Nowoczesnej skarżyli się na krótki czas wypowiedzi i niedopuszczanie ich do głosu. Komisja zarekomendowała prawie 40 poprawek do projektu, które zostały zgłoszone głównie przez PiS. Projekt nowelizacji trafił do drugiego czytania w Sejmie. W związku z intensywnymi opadami deszczu strażacy ewakuowali 53 osoby z obozu harcerskiego zorganizowanego w miejscowości Huta w Wielkopolsce. Intensywne opady dają się jednak we znaki głównie mieszkańcom południa kraju. Ucierpiało zwłaszcza województwo małopolskie, gdzie woda zniszczyła kilka mostów. Zła sytuacja nadal występuje również w Tatrach i na Podhalu, gdzie wezbrane potoki zniszczyły kilka popularnych szlaków turystycznych. Synoptycy zapowiadają od dziś poprawę pogody. Deszczu ma być już zdecydowanie mniej, spadnie też wilgotność. Powietrza. Co najmniej 8 osób zginęło w wyniku zatonięcia łodzi z turystami w amerykańskim stanie Missouri. 7 pasażerów łodzi, w tym 3 dzieci, trafiło do szpitala. 2 osoby dorosłe są w stanie krytycznym. Przyczyną wypadku prawdopodobnie była silna burza. Według służb meteorologicznych w okolicy wiały wiatry osiągające prędkość dochodzącą do 100 km na godzinę. Łódź przewróciła się, nabrała wody i zatonęła. Kilka osób wciąż jest poszukiwanych. Prezydent Donald Trump polecił swemu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, Johnowi Boltonowi, by zaprosił Władimira Putina do Białego Domu. Do spotkania mogłoby dojść już jesienią tego roku. Jak informuje Biały Dom, rozmowy na ten temat już są w toku. Tymczasem nie milkną echa poniedziałkowego spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Amerykańscy politycy w Kongresie dyskutują na temat kształtu ewentualnego porozumienia, jakie Donald Trump mógł zawrzeć z Władimirem Putinem podczas ich 2-godzinnego spotkania w Helsinkach, w którym towarzyszyli im tylko tłumacze. W sondażu dla telewizji CBS News aż 55% Amerykanów wyraziło rozczarowanie postępowaniem prezydenta Donalda Trumpa podczas spotkania na szczycie w Helsinkach.